Na środę na godzinę 12 Legionowski Ratusz zapowiedział informację na temat ostatecznej decyzji w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Patrząc na determinację władz miasta, można było przypuszczać, że będzie ona dotyczyć wyboru oferenta, czyli przyszłego właściciela przedsiębiorstwa. Decyzja prezydenta zaskoczyła niemal wszystkich. PEC pozostanie w rękach gminy Legionowo. Od samego początku mówiliśmy, żeby sprzedaż czy prywatyzacja przedsiębiorstwa energetyki cieplnej doszła do skutku, muszą być spełnione trzy elementy. Po pierwsze 100 milionów złotych, po drugie pakiet socjalny dla załogi, w końcu gwarancje inwestycji. Spośród 8, a później już tylko 3 oferentów konkretną propozycję złożyła tylko Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Zdaniem władz miasta nie spełniała ona jednak żadnego z 3 stawianych warunków. Partner, który chciał to kupić, sam jest w czasie prywatyzacji, w czasie zmiany właściciela. Sprzedajemy dzisiaj komuś, a nie wiadomo, a właściwie wiemy, że za chwilę nie wiadomo, kto będzie właścicielem tego podmiotu. Po drugie, pieniądze, które chciał dać, co prawda kilkadziesiąt milionów złotych, na pewno by się przydały w mieście. Ale z drugiej strony to były pieniądze poniżej w mojej ocenie wartości tego przedsiębiorstwa. Poza tym oferent nie gwarantował bezpieczeństwa socjalnego 140-osobowej załogi przedsiębiorstwa. Nic więc dziwnego, że po decyzji prezydenta to właśnie pracownicy PEC jako pierwsi odetchnęli z ulgą. W końcu skończyła się jakaś taka niepewność, która cały czas, pod którą była cały czas załoga. I dzisiejsza sytuacja dla nas jest bardzo zadowalająca. Wiemy, na czym stoimy, że nasza firma zostanie w rękach miasta. A to oznacza, że to również i miasto będzie musiało pomagać w finansowaniu modernizacji przedsiębiorstwa, tak aby za kilka lat spełniało ono normy dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wiadomo już, że aby to osiągnąć, PEC będzie musiało zainwestować blisko 60 milionów złotych. My te wszystkie prace, które prowadzimy przy naszym rozwoju, to jest budowie tego układu kogeneracyjnego, cały czas normalnie prowadzimy, nic się tu u nas nie zmienia. Przygotujemy wszystkie dokumenty na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorstwo przygotowuje także wnioski kredytowe. Może się jednak okazać, że pozyskanie środków zewnętrznych nie będzie proste. W kontekście zmiany ustawy o finansach publicznych, gdzie zadłużenie tego typu spółki może wchodzić w zadłużenie całego miasta, w związku z tym, że to są inwestycje na dziesiątki milionów złotych, to nawet inwestycje w oparciu o pożyczki z Narodowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mogą z względów formalnych okazać się niemożliwe. Ale to czarny scenariusz. Niemniej jednak władze miasta się z nim liczą. Dlatego chcą, aby głównym produktem przedsiębiorstwa energetyki cieplnej za kilka lat była energia elektryczna. Takie rozwiązanie jest dziś jedyną alternatywą dla utrzymania stawek ciepła na stosunkowo niskim poziomie przy jednoczesnej zdolności inwestycyjnej.